Witam Państwa, witam Was wszystkich. Dziś wieczorem porozmawiamy o tym, jak wychować feministę. Ja mam syna, zresztą widzieliście go przed chwilą na nagraniu, biegł. A teraz odrobinkę o moich gościniach. Przedstawię, choć przedstawienia nie wymagają. No. Ania Dziewit-Meller, pisarka, dziennikarka, felietonistka, redaktorka naczelna wydawnictwa WAB. Z wielu książek jej stoi tutaj Disco. Natomiast napisała ich więcej. W naszej rozmowie, myślę, że nie wiem, dobrze jest wymienić Damy, Dziewuchy, Dziewczyny. To tak akurat pod ten temat będzie, myślę, na temat. Karolina Lewestam, przepraszam, związana z magazynem Pismo na co dzień. Tam pisze teksty, felietony. Autorka Małej Księżniczki oraz Pasterzy Smoków, Rodzice kontra Świat. I Anna Pamuła, reporterka, pisarka, felietonistka, związana z Gazetą Wyborczą, z Wysokimi Obcasami, z magazynem Parents. Napisała reportaż Polakos, Hajka płynie do Kostaryki, Wrzenie, które tutaj mamy wystawione, a na wiosnę, chyba w maju, tak, będziemy mieli Mamy Świata. Książkę, która została wydana już we Francji. No i z tego względu też tutaj jesteś z nami, i aby właśnie o tym wychowaniu synów rozmawiać. I zapomniałam dodać, że wszystkie panie posiadają synów. I córki. Tak, i córki, dzieci. Więc już jakieś też doświadczenie mamy w tej sprawie. No dobrze, to co, zaczynamy. Już chyba wszyscy są. Nie mamy co czekać. Jak wychować feministę? Myślałam o tym, jak pokierować tym spotkaniem i doszłam do wniosku, że żeby tego feministę zacząć wychowywać, to musimy się zająć matkami. Po pierwsze, jak sformatować samą matkę, aby mogła takiego feministę wychować, a dopiero w drugiej kolejności ustalić, w jakim kierunku chcemy przebudować świat i w taki sposób wychowywać dzieci. Tak? I tu właśnie to jest nasz projekt na dziś. To będziemy właśnie chciały osiągnąć. Okej. Okay. I moje pierwsze pytanie jest takie. Matki. Matki do tej pory raczej były osobami, które wychowują dzieci w systemie patriarchalnym. Czyli to one, nie wiem, matka Polka, tak, w takiej bym powiedziała doktrynie prawicowej, to ta, która przekazuje dzieciom tradycje, goni w niedzielę do kościoła. Przekazuje im także bardzo dużo informacji na temat ich ciała, jak postrzegać własną seksualność. Tak więc koniec końców w pewnym momencie zawsze wszyscy lądujemy na kozetkach i jakby powodem wszystkich naszych problemów okazuje się być matka. Więc moje pytanie brzmi, no co tu zrobić, jak do tego podejść, żeby matki przestały przekazywać ten schemat, ten system, tak? Żeby nie kształtowały dzieci w tym duchu dotychczasowym, patriarchalnym. I oczywiście, Ania, tak? Bo chciałabym tylko powiedzieć, że trochę się niepokoję, że znowu, jak to mówią Francuzi, cherchez la femme, i że znowu ta matka, i że znowu my kierujemy światło reflektora, reflektora winy, reflektora odpowiedzialności na matkę. Zauważyłam, że często dzieci pochodzą z dwojga rodziców. Więc możliwe, że warto to też jakby w tym naszym panelu podkreślać. Bo oczywiście wiem, dlaczego tak formułujesz, do czego dążysz i pewnie myślę, że dużo ciekawych tutaj jakichś refleksji naszych zaraz się pojawi. Ale na początek ustalmy, że to jest wielki, jak ojczyzna, wielki zbiorowy wysiłek i obowiązek. Wychowywanie dzieci należy do nas wszystkich. No nie? Tak. A teraz już możemy dalej. No tak, okej. Okay. Ale z drugiej strony wszystkie też jesteśmy
urodzony w bardzo podobnym czasie. I nie wiem jak wy, ale w moim wychowaniu mój tata, pomimo tego, że był w domu, nie jestem z rozwiedzionej rodziny, nie brał zbyt czynnego udziału. Stąd te matki u mnie w pytaniu, prawda? Oczywiście. Ja tylko chciałam zrobić takie zastrzeżenie, a teraz już możemy. Jeśli mogę, bo zawsze mi się, jeżeli rozmawiamy o matkach i o tych ich ewentualnych klęskach wychowawczych, to mi się przypomina Kristeva z Czarnego Słońca, która opowiadała o tym takim przedziwnym, jakby to powiedzieć, przekleństwie, które przychodzi z matki na córkę, I ono jest to Czarne Słońce, prawda, które jakiś rodzaj melancholii, które matka przekazuje córce. I według niej to polega na tym, że matka, która żyje w tym patriarchalnym jakimś tam, prawda, wystroju, i jest oceniana i sama siebie ocenia, bo takie ma tylko kryteria oceny, w taki sposób, w jaki, prawda, mężczyźni jej to umeblowali, cały czas widzi siebie jako taką osobę wybrakowaną, istotę wybrakowaną, istotę, która nie ma de facto możliwości prawdziwego działania. No bo co to jest prawdziwe działanie, prawda? Zasadzić drzewo, spłodzić syna, no ona jakby nie ma, często nie może tego zrobić. No z tym drzewem to jeszcze tam w ogródku czasem coś sobie wsadzi, no ale to niewiele. I tak sobie myślę, że strasznie ciężko to przerwać, tak? Strasznie ciężko nagle zrozumieć, że to, co się robi jako matka, ma jakąś taką głęboką wartość, którą dzielimy my wszyscy i widzimy my wszyscy, że to jest intersubiektywne, że każdy z nas spojrzy na matkę i powie, o, to jest praca, prawda? To jest coś ważnego. I to będzie szczere, i to będzie prawdziwe, i to nie będzie tylko tak zwany lip service, nie? I teraz jak to zrobić, żeby działać naprawdę, żeby się tak zmienić, żeby tej melancholii matczynej nie przekazywać dalej? No tylko możemy zadbać o siebie, tak? Tylko możemy strasznie starać się dbać jak najbardziej o to, żeby być osobami też, a nie tylko matkami, żeby robić różne rzeczy, żeby sobie ulżyć. To jest akurat taki przyjemny moment, kiedy to dobre wychowanie w jakimś sensie jest podobne do self-care, zadbania o siebie. To bardzo wydaje mi się ważne to, co powiedziałaś, że właśnie nazywanie macierzyństwa pracą przy wszystkich w rodzinie i to jest rzeczywiście to, co Magda, ty mówiłaś, to znaczy zmiana u matek, u nas samych i oczywiście też u ojców, żeby nie pokrywać się znowu poczuciem wstydu i poczuciem odpowiedzialności. Ale moim zdaniem bardzo ważne jest powiedzieć dziecku, że to, co się robi w domu, to jest praca. Ja pamiętam, jak ja mieszkam we Francji, mój Juziu ma lat 8,5 i jak zapytał mnie, ile my z tatą zarabiamy. Mój mąż zarabia więcej, ale ja powiedziałam mu, po ustaleniu tego z moim mężem, że zarabiamy tyle samo. Dlatego, że jak ja wyliczyłam, ile kosztuje ta opieka, jakby, którą ja wykonuję, no to w zasadzie wychodzi na to samo. I to jest ważne, że on to postrzega. Oczywiście trochę się oburzał, no jak to praca, no przecież to nie kochasz mnie. Nie, właśnie dlatego, że cię kocham, właśnie dlatego o tym ci mówię. Że poświęcam dla ciebie ten czas, ale to są też wybory, które podejmuję. Ale też jeszcze akurat tutaj chciałabym ci zadać pytanie, ponieważ wszystkie pracujemy w podobny sposób. I to dla małych dzieci też jest takie trochę trudne do zrozumienia, bo, prawda? Bo my nie mamy takiej pracy, jakby to powiedzieć, no nie wiem, nie przebieram. Wychodzi, tak. Jest się w pracy, a potem się już jest, tak, i się wraca. Tak, albo wiecie, jest się, nie wiem, jakimś lekarzem, czy coś takiego, prawda? To pisanie, bo zawsze mówię, no co, ale to mało, no co ty robisz, tak? I jak wy sobie z tym radzicie, żeby pokazać, że wasza praca jest ważna? W moim wypadku to jest może o tyle łatwiejsze, że ja jeszcze z moim mężem robię dokładnie to samo, więc jakby oraz większość naszych znajomych robi to samo, więc wydaje mi się, że moje dzieci myślą, że wszyscy na świecie tak po prostu pracują. Właściwie wszyscy składają się ogólnie raczej z osób piszą. Znaczy świat składa się z osób, które jakoś tam piszą może trochę. Więc ten problem tak nie do końca istniał. Ale ja sobie przypomniałam taką historię z przeszłości. Mój tata teraz już nie pracuje, ale był dziennikarzem. A moja mama była farmaceutką, jeszcze pracuje. Więc moja mama miała taki bardzo konkretny zawód. Jeszcze pracowała w aptece szpitalnej, gdzie robiła leki. No taki totalny konkret. Jest, znaczy nie ma leku, rachciach, pach, jest, proszę bardzo.
A mój tata właśnie pracował w gazecie i ja kiedyś poszłam do taty do pracy z nim. No i tak siedzę, on siedzi, gdzieś dzwoni, coś tam. I ja nie wytrzymałam i się go spytałam, tato, a kiedy ty w końcu zaczniesz pracować? Więc to jest też jakiś taki zaburzony wzorzec być może zajęć w moim domu. Natomiast no jeśli cenimy to, co robimy, jeśli doceniamy same siebie i te zajęcia, które wykonujemy, no to chyba nawet nie musimy za dużo mówić o tym dzieciom, że to jest wartościowe, bo po prostu no, to przez osmozę może jakoś przechodzi dalej, że ta praca no może ma sens. Tak, ja bym się tutaj za nią całkowicie zgodziła i to jest to, o czym ty mówisz, czyli że ta zmiana naprawdę musi się zacząć w nas. To znaczy, jak bardzo trudno jest powiedzieć sobie, że to pisanie i pisanie książek jest ważne. W związku z tym negocjuję umowę, bo to jest dla mnie ważne. W związku z tym, nie wiem, pilnuję deadline'ów, w związku z tym no, robię masę różnych rzeczy, które powodują, że ja wiem w środku, że ta praca jest dla mnie ważna. W związku z tym mówię też dziecku, nie, dzisiaj się tobą nie zajmę, ponieważ pracuję, bo to jest dla mnie bardzo ważne. Ale to naprawdę fajnie, Macie, że tak potraficie, bo ja na przykład dla mnie ta praca też jest bardzo ważna i uważam, że nie ma nic ważniejszego od pisania. Ale i tak jak przychodzi ktoś i mówi, mamę, to ja mówię, no co, nie? I po prostu nie jest, jakby moim jedynym sposobem, żeby wykroić sobie ten czas, tak, ponieważ mój mąż naprawdę pracuje, a ja pracuję nie naprawdę, to jest tak, że ja muszę jakby doprowadzić się do takiego stanu, jak w tej grze w Chicken, prawda, że się wyrywa kierownicę i wtedy wiadomo już, że się wygra, jak dwa auta na siebie jadą. Ja już wpadam w taką histerię w pewnym momencie, mówię, dajcie mi wszyscy święty spokój, rzucam czymś i wtedy zamykam się i wtedy mogę pisać, no. Także zauważyłeś, że nawet jak się człowiek zamyka, to na przykład ja nawet zaczęłam słuchawki, tak, ja słuchawki zakładałam, ale nawet wtedy słyszałam, że coś tam, tak, no właśnie. Ale to jest to poczucie kontroli, to znaczy moim zdaniem to też jest związane z tym, że rzeczywiście, no ja w moim przypadku też się zajmuję moim dzieckiem więcej, natomiast to jest to odpuszczanie, to znaczy, no bo świetna jestem w matkowaniu. Ale właśnie, czy jest taki moment, kiedy mogę sobie powiedzieć, że w życiu nie da się robić wszystkiego. W związku z tym właśnie podejmuję wybór wyjechania na 3-miesięczny, bo to czasem jest jedyna możliwość, żeby wyjechać i być poza domem i wtedy pisać poza domem, co staje się wtedy prawdziwą pracą, bo jest się na delegacji. No właśnie, ale to są bardzo trudne wybory, ale to są wybory. To bardzo zależne od nas i to odpuszczenie tego, to trochę tak jak pożegnanie się z tym, no z tym rycerzem na białym koniu. Albo z tym, że tylko mężczyźni nam się oświadczają. Ja się oświadczyłam mojemu mężowi. Ja też. Ja też. Ale patrzcie, super. Ale patrzcie, jaka to jest informacja dla dziecka, że kobieta, że jakby mama czy kobieta właśnie może coś takiego zrobić. Ale to właśnie wiąże się z tym, że no też musimy coś odpuścić. Ale nie wiem, czy dobrze wybrałam. Pozdrawiamy Kuba. Ja nie byłam zainteresowana za mężpuściem, więc po prostu zostało tak, jak jest. Ale właśnie wiesz co, powiedziałaś o tym długim wyjeździe i tu takie teraz do ciebie pytanie. Słuchaj, a tą Kostarykę to ty pisałaś, jak już Zio był, czy jeszcze? Nie. Okay. Nie. Natomiast pisałam inne książki na wyjeździe i też oczywiście pamiętam, mieszkając we Francji, Francja się wydaje taka bardzo do przodu, jeśli chodzi o macierzyństwo, w sensie to zniewolenie nie jest aż tak wielkie, ale jak wyjeżdżałam na 3 tygodnie, to wszyscy moi sąsiedzi pytali mnie, a co będzie z Józkiem? Tak. No nie, no zostanie z ojcem, no jakby nie ma problemu. Ale tak, to było, mimo wszystko było to kontrowersyjne. Mhm. A to jest w ogóle częste pytanie, pewnie też to słyszycie na spotkaniach autorskich. Jak pani godzi pracę i macierzyństwo? Mojego męża nikt nigdy o to nie pyta, a najlepsze było, jak jeździliśmy razem na spotkania autorskie, bo myśmy wydali też książkę wspólnie, taką jeszcze zanim się nasze dzieci urodziły. No to też zawsze był zupełnie inny zestaw pytań do mnie, zupełnie inny do niego. No, godzę pracę z macierzyństwem, no tak jak on godzi z ojcostwem i no po prostu to się dzieje, prawda? Więc jakby na przykład jestem tu dziś, bo godzę pracę z macierzyństwem, bo dzieci mają ojca. A jeśli mogę, to ja tak jakby i Rachel Cusk, która jest moją wielką idolką i ja jako taki jej nędzny follower i epigon w swojej książce też jakby najwięcej czasu na początku poświęcam jakby wyjaśnieniu, jak w ogóle mi się udało cokolwiek napisać. I stwierdzam jednoznacznie, że tak naprawdę to tylko i wyłącznie dzięki innym kobietom mi się to udało. I to są moja teściowa i moja matka. I
gdyby nie one, ja naprawdę nie zrobiłabym niczego, tak? To nie jest tak, że ja mam tak świetnie jak ty, Aniu, że możemy się tak super podzielić z Kubą, bo on ma taką pracę, że rzeczywiście musi być w niej od godziny 9 rano do godziny 18. Ja muszę mieć te inne kobiety i na plecach tych innych kobiet jakoś się tak wydrapuje, prawda? I nie wiem, jak mój syn to widzi, żeby wrócić do tematu naszego panelu, prawda? Jak on to rozpoznaje, że to jestem albo ja, która jestem w domu, albo są to inne kobiety, te babcie, tak? Które zjeżdżają, żeby zapewnić jemu Wikti opierunek. I nie wiem, jak przełamać ten wzorzec, tak? Zatrudnić męską nianię, żeby rozumiał, że to nie jest tylko sprawa kobieca. Tak, ale ja z tej sceny też chciałabym bardzo... Weszłaś na temat, który jest dla mnie bardzo ważny, ponieważ mnie na igrzyskach nie byłoby tak, że gdyby nie kobiety. I jest tutaj chyba na sali moja teściowa, mama Leszka, która jest tu pierwszy raz od nie wiem ilu, 3 czy 4 lat, ponieważ cały czas siedziała ze Stasiem. I wreszcie właśnie Staś wylądował u moich rodziców. Więc tak, to wszystko, co robimy, nawet to, że siedzimy tutaj w tych zielonych fotelach, jest wypadkową tego, że ktoś nam pomaga, prawda? Że... No ale przecież tak powinno być. No. My powinniśmy móc liczyć na innych ludzi. No, jakby nikt z nas nie jest samotną jakąś planetą w kosmosie. Jakby to jest bardzo ważne. Ja bym tego chciała na przykład nauczyć moje dzieci. Nie wiem, mam nadzieję, że mi się to uda. Że trzeba mieć dookoła siebie ludzi i gromadzić ich i jakby trzymać ich też koło siebie i pomagać im i jakby wzajemnie sobie podawać te ręce w różnych sytuacjach. Wydaje mi się, że już abstrahując jakby od babć, ciotek i ojców i matek, to dla mnie na przykład bardzo ważną jakąś taką zmienną i wartością są przyjaciele i przyjaciółki i ludzie, na których mogę liczyć. No ale to jakby, no to oczywiście też jest praca, którą się wykonuje, żeby oni byli, tak? No to utrzymanie relacji też jest bardzo ważne. No ale to chyba o tym też trzeba powiedzieć, nie? Chciałabym jeszcze poruszyć temat, który już wcześniej poruszyłyśmy, niestety. Więc już troszkę jest przegadany, ale no państwo jeszcze nie słyszeli. Więc takie moje ostatnie przemyślenie, że jesteśmy zbyt opiekuńcze, tak? Że jesteśmy nadopiekuńcze, że tą opiekuńczością nie tylko otaczamy nasze dzieci, ale także partnerów, rodziców, zwierzęta w domu, tak, że bardzo dużo czasu i energii w naszej głowie jest zużywane na tego typu działania, tak, że myślimy za innych po prostu, tak, tudzież bardzo dużo rzeczy w ogóle jest w naszych głowach, typu zrobić to, zrobić to, zrobić to, prawda, te takie małe checklisty, które też bardzo dużo nam energii, że tak powiem, zużywają, raczej no po prostu procesor nie działa w pełni, tylko jest gdzieś tam, wiecie, zaśmiecany. Więc czy któraś z was chciałaby się... Tak, ja bym chciała jeszcze do tego pytania i do tego wcześniejszego, że to, co mnie bardzo uderza w tym, co tutaj słyszę, to jest to, że wy, wydaje mi się, że nie możecie specjalnie liczyć na żaden system pomocowy. No. Tak? Właśnie, to jest ta różnica, która jest, rzeczywiście funkcjonuje we Francji. Matki po prostu mają pomoc systemu. To znaczy, który polega na tym, że jak dziecko ma 3 miesiące, to może być w żłobku. Jeżeli nie jest to żłobek, to jest to niania, do której dopłaca państwo. Później szkoła jest obowiązkowa od 3 roku życia. W tej szkole dzieci są od 9 do 16.30, a większość do 18.30. Ale w sumie liczyłyśmy za nią, że tych godzin lekcyjnych jest tyle samo, tylko jest 2-godzinna przerwa na obiad, francuski obiad. I to jest ogromna pomoc. To znaczy, ja bardzo rzadko widzę i czasem bardzo żałuję, że na przykład sąsiedzi niechętnie się wymieniają dziećmi, żeby sobie pomóc. Przyjaciele też nie. Bo raczej się liczy na to, że się zostawi dziecko w świetlicy. To nie jest żaden wstyd. Dzieci sobie siedzą w świetlicy, mają różne zajęcia, wychodzą, chodzą do teatru, chodzą tam, siam. I to nie jest postrzegane jako coś właśnie, że jeżeli matka idzie po dziecko o godzinie 18, to jest coś strasznego. Naprawdę nie. No to tu jest inaczej.
muszę powiedzieć, no pewnie wszyscy Państwo doskonale wiecie, że ten, kto nie był ostatni po dziecko w szkole i nie czuł na sobie po prostu strasznego spojrzenia pani woźnej, ten w ogóle nic nie wie o życiu, nie? Jakby to jest takie ciekawe doświadczenie. No więc my rzeczywiście musimy liczyć na siebie i na właśnie te wszystkie pozainstytucjonalne takie podpórki, którymi jakby podpieramy swoje życie, żeby się nie zawaliło. No więc dlatego może mówię tyle o przyjaciołach, bo jest faktem, że jak czasami żadne z nas czegoś nie może, to prosimy przyjaciół i oni mogą. Albo musisz zapłacić za nianię, tak? Tak, jeśli mam na to pieniądze, bo przecież wcale ich mieć właśnie. Nie muszę, prawda? A raczej tak. Zazwyczaj się ich nie ma, no więc... To prawda, że ci przyjaciele są ogromnie ważni, ale chciałam wrócić do tej nadopiekuńczości, o którą pytałaś. I to jest też dla mnie jakaś wielka tajemnica, ogromna, dlaczego tak jest, że jakiekolwiek stworzenia się nie pojawią na naszej posesji. One jakoś tak migrują pod moje skrzydła i czy to jest kot, czy to jest po prostu dziecko sąsiada, czy to jest moje własne dziecko, czy to jest mój mąż. Ja jakimś dziwnym trafem zaczynam właśnie, tak jak rozmawiałyśmy, podtykać tu witaminy, tutaj, prawda, pytać się, czy chcą kanapkę. I to w ogóle, to nie jest tak, że ja jestem osobą, która ma to w genach. Są tacy, prawda, i to oczywiście możemy się spierać, czy kobiety są bardziej empatyczne i w związku z tym czują, że ktoś ma jakieś potrzeby, czy też nie. Na pewno nie jest to prawda o mnie, w tym sensie, że ja po prostu nie lubię tych rzeczy robić. Ale zawsze jakimś cudem kończę w ten sposób, że tu kotu, tu psu, tu po prostu dziecku, a tu mężowi. I naprawdę jakby od was, dziewczyny, chciałabym się dowiedzieć, nie, jak to zrobić, żeby tego nie robić. Bo jeżeli ja tego nie robię, to system się rozpada. To nie jest tak, że ten system przetrwa. On przetrwa może, ale w jakimś takim bardzo atroficznym, słabym kształcie, tak? Więc to mnie dziwi. A sprawdzałaś kiedyś? Tak, wielokrotnie. Okay, to nie wiem. Jak chcę odchudzić moje koty, to wyjeżdżam. No dobrze, słuchajcie, tyle o tych matkach. A proszę, co ja bym chciała jeszcze coś a propos tej opiekuńczości, czy nadopiekuńczości, bo ja zauważyłam, mój Juziu jest bardzo opiekuńczy. I myślę sobie, że byłaby wielka szkoda, gdyby on dowiedział się gdzieś w ciągu życia, że ponieważ jest mężczyzną, to opiekuńczy być nie może. Dlatego, że to wszystko przejmie jego żona, dziewczyna, matka. I naprawdę bardzo go w tym wspieram, nie wiem, czy mi się to udaje. Właśnie, że ta opieka, że to opiekowanie się może też być, tak, to nie jest już chłopaki nie płaczą, on bardzo cierpi, jak się mu mówi, że tam mężczyźni, bądź mężczyzną, nie bądź jak baba. No to jest coś, co mówi, mamo, to są rasiści. Bo on się czuje po prostu tak, no jakby... Myślę, że to też dla niego jest fajne, po prostu. Jakby dajmy tym chłopakom wreszcie takie same prawa jak dziewczynkom, bo to jest znowu to. Ja czuję, jestem matką chłopca, który tańczy balet jako jedyny chłopiec, mimo że jesteśmy we Francji. Chciał sobie malować paznokcie, miał w pewnym momencie długie włosy i bardzo często mówił mi, mamo, dlaczego ja nie mogę robić tego wszystkiego, co dziewczynki? To jest niesprawiedliwe. I myślę, że opieka jest częścią tego. Tak, bo ty mówisz o opiece jako o przywileju, tak? Wręcz, tak. Który jest odbierany tak im, myślę, tak? A ja myślę o tym jako o pewnego rodzaju ciężarze, który został mi narzucony. I to jest świetna zmiana perspektywy, strasznie mi się to podoba. No. Teraz sobie tak o tym pomyślałam. Właśnie. No ale czy ta opieka, którą jakby tak zagarniamy dla siebie jako kobiety, czy to nie jest też po prostu rodzaj absolutnej władzy nad rodziną? Tak jakby nie masz władzy w innych przestrzeniach, no bo jest powiedzmy patriarchalny system, w którym zarabiasz mniej, masz gorsze warunki, tam bla bla bla, no ale masz tą przestrzeń domową, w której właśnie. Możesz narzucić ten matriarchalny jakiś układ i tutaj po prostu masz tę władzę. Dlaczego tak robisz? No bo masz z tego jakąś korzyść, tak? No korzyść nazywa się, nie wiem, właśnie władza w domu. No może kontrola też. Kontrola, tak. Ale plus tak. Wiesz, no jesteśmy, czujemy się wtedy, potrzebne. Czujemy się w tym pewne siebie. Tak, pewne siebie, tak. No, tak więc to jest umiemy też... robić. No i teraz pytanie, czy to nie jest też nie fair właśnie wobec naszych synów, bo myślę, że oczywiście ten model bardzo się zmienia, ale no... Mam takie poczucie, że pokolenie naszych ojców no nie miało dostępu do nas po prostu. No po prostu też jakby, okej, nie walczyli o to, nie? To nie było tak, że tam strasznie chciałbym. Nie, raczej nie. Natomiast no też w ogóle nie było takiej perspektywy, że po prostu on się może opiekować dzieckiem. No przecież upuścisz go, zabijesz ją. Więc no...
myślę też, że pokolenie naszych ojców, patrząc dzisiaj na naszych mężów, widzi, ile straciło. Bo to jest realna utrata więzi z dzieckiem, którą potem jest bardzo trudno nadrobić, jak już się może zda sobie sprawę, jaka to jest strata, nie? Ale czy to jest przywilej, czy to jest ciężar, prawda? To tak sobie myślę, wiecie jak to jest, najlepszymi... Jak ze wszystkim. Tak, najlepszymi osobami do jakby opowiadania o tym, jak powstrzymać się od brania narkotyków są, prawda, ludzie, którzy je biorą, bo oni dokładnie wiedzą, jak to zrobić. I tak samo myślę, że ja też nie bez kozery jestem w tym panelu, bo ja jestem takim upadkiem feminizmu, takim naprawdę smutnym. Dlatego, że jak tak was słucham, dziewczyny, nie? No to ja rzeczywiście i tym kotom, i tym dzieciom, i ja po prostu muszę wpaść w histerię kobiecą, żeby móc wreszcie popracować. To ja mam jeszcze gorzej, bo tak też tutaj opowiadam, że wszystko fajnie, ale jak robię dziecku kanapki o 22, bo od 2 godzin jęczy, mama, zrób mi do kanapki, bo ty jesteś polską mamą, to mi zrobisz kanapki, to będzie takie super. A później to robię, później mam poczucie winy, że przecież mam inny pomysł jednak na bycie matką, więc wiesz, jestem w takim ciągłym rozkroku, to może nawet lepiej już być w czymś jednym. No tak, nie ale wiem, ja też jestem w rozkroku, bo cały czas widzę siebie jako potworny upadek własnej ideologii, tak? Którą jakby staram się sprzedać też innym, więc to jest podwójnie ciężki przypadek. To jest w ogóle ciekawy temat. Czyli bardzo się cieszę, że już powolutku przechodzimy do wychowywania, bo jednak musimy zrealizować tutaj zadanie. Ale w twojej książce piszesz o mnie bardzo bliskich doświadczeniach, wiesz, bo no ty stałaś się matką, będąc już w pewnym sensie przygotowaną. Ja, gender studies, ja też gender studies, no coś tam się liznęło, coś tam się, wiecie, poczytało, fajnie. Będzie lalka, będzie samochód, będzie wszystko, będzie jak będzie chciał te paznokcie czy ten balet, ja byłam przygotowana. Na ten róż i na tę lalkę. I to się nigdy nie zadziało. No tak, a jeszcze mój syn rzeczywiście był w takim miejscu, w którym nawet nie mogę powiedzieć, że otaczające nas społeczeństwo go genderowo jakoś tam nie kierunkowało, dlatego że on chodził jako małe dziecko na Harvard do przedszkola. Tak? I tam na tymże Harvardzie, jak przychodziłam rzeczywiście w różowych sukienkach, można go było odebrać. Panowała tam absolutna równość i wręcz powiedziałabym nawet taka korekcyjna nierówność. Co nie zmieniało faktu, że on cały czas biegał w kółko wrzeszcząc, że jest w statku kosmicznym, tak? No więc to była pewna konsternacja z mojej strony się pojawiała. I rozumiem, że nie wszyscy chłopcy tak mają, tak? No ale... Mój tak ma, no tak, mój... ale pytanie jest, prawda, jakby w tym momencie, jak mam się czuć jako feministka, tak? Czy mam założyć, że różnice płciowe w jakiś sposób istnieją? Czy mam cały czas mówić tylko i wyłącznie o indywidualnych różnicach i twierdzić, że on po prostu ma taki wystrój, okablowanie indywidualne, że go ciągnie do aut, a nie do lalek? Czy też mam stwierdzić, że macki społeczeństwa są tak niewidzialne i tak mocne i tak się potrafią wszędzie wślizgnąć, że nawet w tym środowisku, w którym on przebywał, one jakoś do niego dotarły. I wydaje mi się, że od zdeterminowania, który z tych scenariuszy jest prawdziwy tak naprawdę, zależałby projekt de facto wychowania feministycznego. Tak. I jeszcze jest coś, co też zawsze na kulturze powtarzają, że kultura jest jak góra lodowa zanurzona w oceanie, tak? My jesteśmy jakby świadomi tylko tego czubeczka, który wystaje ponad wodę, natomiast ta większa część góry jest praktycznie w ogóle z rzeczami, którym w ogóle nawet nie jesteśmy świadomi, że nosimy tą kulturę w sobie. I ja zawsze się zastanawiam, Boże, może ja mu te rzeczy jakoś podświadomie przekazuję. Wiesz, pomimo tego, że jestem... No są badania, które pokazują, że inaczej trzymamy niemowlęta, tak? Inaczej na nie patrzymy, inaczej je kąpiemy, no więc oczywiście, że jakaś... Że kultura zaczyna się w łonie matki de facto, tak? No więc jakby nie możemy całkowicie znaleźć grupy kontrolnej, na której zrobimy badania, która nie żyje poza kulturą. No nie ma takiego społeczeństwa, tak? Widzę, że Ania chce. Tak, ja bym się chciała podzielić takim doświadczeniem, bo ja też trochę mam jak ty, tak jak ty, to znaczy Józiu też właśnie, samochodami, zabawy wojny, jakby to tak, moje założenia, byłam przygotowana, kijem, oczywiście. Natomiast w tym roku był na kolonii, właśnie wtedy, kiedy ja pisałam, ta kolonia trwała 3 tygodnie, co też wiem, że jest dość kontrowersyjne jak na polskie warunki. Ale tam na tej kolonii przyjechał i powiedział, mamo,
ja jestem feministą. Okej, okay, to wytłumacz mi, co się tam wydarzyło na tej kolonii, że powiedziałeś to, znaczy tak sobie pomyślałam, co się wydarzyło, że on to powiedział z dumą. Powiedział mi, wiesz, bo zrobiliśmy, taki jeden dzień nam zorganizowano, że obudziliśmy się, był 1942 rok, kiedy dziewczynki i chłopcy nie mieli tych samych praw. I przez cały dzień oni musieli te prawa sobie wywalczyć. To była duża grupa, 120 dzieci w różnym wieku. No i teraz, jeżeli chłopiec powiedział dziewczynce dziękuję, bo dziewczynki robiły wszystko tego dnia, tak jak było kiedyś, no to jeżeli powiedział jej dziękuję, to szedł do kąta. Więc no to był taki eksperyment społeczny, bardzo silny. I on mówił mi, mamo, czy ty wiesz, że dziewczynki nie miały wtedy takich samych praw? I pomyślałam sobie, że niesamowite jest to, że on tego doświadczył. To nie jest to, że on to usłyszał, ja mu przeczytałam kolejną książkę. On po prostu doświadczył tego, że jego koleżanki, bo przecież przyjaźnił się tam z dziewczynkami, były niesprawiedliwie traktowane. Skończyło się to tym, że pod koniec dnia, ponieważ to była cała aranżacja, dyrektor był właśnie tym, który się nie zgadzał na wprowadzenie równości między chłopcami i dziewczynkami. Oni zrobili wielką manifestację, taką po francusku, protest, że oni chcą tego dyrektora wyrzucić i chcą zaprowadzić porządek. I tak też się stało. I właśnie pomyślałam sobie, że ja mogłabym sobie gadać i gadać i gadać. Natomiast to, że on tego doświadczył, bardzo jestem im wdzięczna, że w ten sposób się to odbyło. Ale mógł też zatęsknieć za takim światem. To prawda. Jest ryzyko. To prawda, masz rację. Mhm. No dobrze, czyli takie pytanie, słuchajcie, po prostu domowe. W takim razie, jak podchodzicie do wychowywania dziecka, tak? Czy próbujecie iść za nim, tak? Za jego wyjątkowością, tak? Bez różnicy na płeć? Czy jednak próbujecie stymulować jakieś, nie wiem, jakoś może tak równościowe jakieś podejście? No trudno mi powiedzieć, jak na co dzień się z tym zmagacie, bo tutaj też mamy fajny przykład, bo Ania i Karolina mają i syna, i córkę, tak? Więc... Wiesz co, dla mnie to są tak trudne pytania, bo ja jako taki... Słucham? Że też się właśnie miotam wewnętrznie. Tak, bo to jest... Bo niestety za każdym razem, jak jestem w takim towarzystwie, jak my jesteśmy w tej chwili i rozmawiamy o tym, o czym rozmawiamy, czyli o tym, jak równościowo wychowywać dzieci, jak sobie z tym radzić, to zaczynam widzieć, że jest taki podstawowy rozłam, tak? Jeden rozłam jest między społeczeństwem idealnym, które my sobie jakoś wyobrażamy, tak, a w którym racjonalność nasza byłaby inna, nie? Jako jednostek działających, wychowujących dzieci, a tym, tą sytuacją, w której się znajdujemy. I teraz sobie myślę, że jasne, jak moja córka będzie chciała sobie ogolić głowę na łyso w 8 klasie, do której pójdzie w przyszłym roku, znaczy jak będzie miała 8 lat, będzie chciała sobie ogolić włosy na łyso w przyszłym roku, to pewnie zajmie mi to 5 minut, 5 dni dłużej, żeby tak się na to z pełnym sercem zgodzić, niż by mi to zajęło, gdyby mój syn miał taki pomysł. I nie wynika to z tego, że ja uważam, że ona nie powinna, a on powinien, to wynika z tego, że ja żyję w pewnym umeblowaniu, które będzie i to ma konsekwencje dla nich, te wybory mają dla nich konsekwencje. W związku z czym ja staram się doprowadzać do tej równości, wychowując ich, ale jednocześnie nie oszukujmy się, staram się też jakimś cudem przetrwać w tym świecie, który mamy i nawigować ich między tymi wszystkimi scylami, charybdami i co tam jeszcze jest, tak? I to nie jest łatwe, bo cały czas ma się ten dysonans w głowie. Tak być powinno, tak jest, nie? I co ja wybieram? W którym świecie ja wybieram? W tym czy w tym? Nie? No niestety wybieram w tym. W związku z czym te wybory są też niedoskonałe i nie mogę ich ideologicznie obronić często. To jest dla mnie problem. Musisz żyć tu, tak. W tym społeczeństwie, tak? A ty, Aniu? Właśnie absolutnie czuję to, co mówisz, no bo ciągle staje się przed jakimiś takimi właśnie wyborami. Każdy dzień przynosi taki wybór. Ostatnio przyniósł mi kolejny dzień wybór pod tytułem moja córka ma 8 lat i w czerwcu postanowiłyśmy, że zgadzam się, możesz sobie przebić uszy, możesz mieć kolczyki. Poszłyśmy zrobić te kolczyki. No a mój syn ma 10 lat. No i powiedział, no a ja też chcę mieć kolczyki. A ja mówię mu, no słuchaj... No wiesz,
tak dziwnie się przyjęło, mówię, że chłopcy jakoś później mają te kolczyki. A on mówi, ale czemu? A ja mówię, no nie wiem czemu, ale tak jest. A on mówi, ale czy ja bym mógł mieć kolczyk, mamo? Chciałbym mieć kolczyki. Po prostu. Jest taki, słucha muzyki, jest taki w ogóle już bardzo, wiecie, pro. No i ja myślę, w sumie, jeśli o mnie chodzi, Annę Dziewit-Meller, to mógłbyś mieć kolczyki. Serio, jakby jest mi wszystko jedno. Tylko to boli. Może ropieć, ale to inna rzecz. Jestem wnuczką lekarzy, zawsze podkreślam możliwość zakażenia. Chodzi o to, dziecko... I tak się wychowuje feministę. Tak się wychowuje feministę. Jest zresztą ginekologów, tak? Ale powiedziałam mu, tylko jest taka rzecz, że jest jeszcze szkoła, i ja nie wiem, szczerze mówiąc, jaki jest... bardzo liberalna jest jego szkoła. Ja mówię, nie wiem, jakie jest podejście w twojej szkole. Od kiedy tam chłopcy mogą mieć kolczyki? Więc idź do swojej pani Klaudyny i się zapytaj, jak jest w waszej szkole? No i wrócił i powiedział, że pani Klaudyna powiedziała, że w 7-8 klasie to już można. Więc powiedziałam, no to jest odpowiedź na to pytanie. To może w 7-8 klasie wrócimy do tego tematu. On powiedział, no dobra. Temat na razie umarł. No ale chciałam po prostu też jego skonfrontować, jakby... no z tymi dwoma wersjami rzeczywistości. Jedną idealną, w której ja mówię, że no jest mi w sumie wszystko jedno, jak chcesz, to sobie zrób tego kolczyka. No przecież co mi to przeszkadza? W ogóle mi to nie przeszkadza. No. I tą wersją rzeczywistości realistyczną, gdzie no jest jeszcze cały ten świat, gdzie trzeba ponieść też jakieś konsekwencje. Tak. Ostatnio postanowili pójść do szkoły we dwoje w takich strojach. No są takie stroje, że możesz taką jakby piżamę, taki misiek, i tu jedno z nich jest, było przebrane za krokodyla, a drugie za taką pandę czy coś, nie, w panterkę. No i chcieli iść w tym do szkoły. No i ja im powiedziałam, wiecie co, no, jeśli założycie pod to ciepłą bieliznę, to możecie w tym iść do szkoły, ale proponuję, żebyście wzięli do torby jakieś ubrania na zmianę, bo nie wiem, co w szkole powiedzą na to, jak przyjdziecie w stroju krokodyla i pantery. Może akurat powiedzą, że nie. Bo rozpraszacie inne dzieci, nie wiem, coś tam. I oni właśnie, powiedzieli... my możemy mieć tą równość, jak mamy te ubrania na zmianę zawsze, no właśnie, nie? Gdzieś. Więc muszą mieć te ubrania na zmianę. Słuchajcie, no idźcie sobie tak, tylko pamiętajcie, może być różnie, jak już w tym przyjdziecie do szkoły. No i wrócili już bez tych ubrań, bo im było po prostu bardzo gorąco, bo to jednak było takie futrzane było. Natomiast no, chciałam, żeby oni też no, niestety zrozumieli, że to może mieć swoje konsekwencje, tak? No i tak to jest. I tak po prostu każdy dzień toczysz ten głaz i on spada. Ja bym jeszcze chciała włączyć, że uważam, że to jest ważne. Oczywiście tutaj ja mam taką łatwość, że znowu właśnie ta szkoła francuska, znaczy nie ma w ogóle takiej możliwości, żeby przyjść w stroju krokodyla, nieważne czy jest się dziewczynką, czy chłopcem. I kolczyki to jest to samo, tak? Jakby dziewczynki, chłopcy nie. I mówię o szkole publicznej, ale to, co chciałabym powiedzieć, to jakby pytałaś o takie codzienne, tak? Ja miałam taką myśl, robiłam w tym roku, przeprowadzam wywiad z filozofką seksualności i rozmawiałyśmy na temat przemocy seksualnej. I tego właśnie, dlaczego jest tak, że kobiety mówią nie, a mężczyźni tego nie słyszą? I ona mi powiedziała, matka syna, powiedziała mi, wiesz, wydaje mi się, że to się zaczyna bardzo wcześnie. Matka musi, powinna mówić nie, dlatego że syn musi, czy fajnie by było, żeby on nauczył się, że kobieta umie powiedzieć nie. I to nie musi być respektowane. Łącznie z tym, że musi posprzątać w pokoju i to nie jest, że nie. Po prostu ma posprzątać w pokoju, dlatego że ja jako matka go o to proszę i to jest kwestia szacunku. To jest pierwsza rzecz, tak? Wydaje mi się, że to nie i uczenie mówienia nie. Nie, nie chcę się z tobą bawić teraz, dlatego że robię to i to. Nie, nie chcę robić tego i tego, bo nie mogę, bo nie mam czasu, bo tak jakby to nie, albo może. To jest bardzo ważne. No bo właśnie, bo później się okazuje, że mężczyźni nie uczeni są w ogóle tego, że można im odmówić. I tu wydaje mi się, że to jest szalenie istotne. Druga rzecz to jest kwestia uprzejmości, grzeczności. Ja bardzo się staram i też... To nie jest coś, do czego ja doszłam, bo jak urodziłam Józka, to byłam tak zagubiona, że w ogóle nie wiedziałam, jak się nazywam, jak on się nazywa i w ogóle, tak? To jest coś, co się działo i się dzieje we mnie. Natomiast na przykład kwestia grzeczności. Bardzo go uczę tego, że i z mężem to jest coś, co ustaliliśmy razem i to też jest ważne dla mnie, że my ustalamy pewne rzeczy razem, bo ja mam do niego szacunek jako do ojca, a on do mnie jako do matki. Oczywiście się spieramy, to jest oczywiste, ale dbamy o to.
I teraz kwestia grzeczności. Ja nie uczę w ogóle Józka grzeczności. W tym sensie, że nie uczę go właśnie takiego savoir-vivre, który na przykład otwierania dziewczynkom drzwi. Nie, otwiera się drzwi osobie, która tego potrzebuje. Nieważne, czy to jest, to może być osoba na wózku, z niepełnosprawnością, osoba starsza, która po prostu potrzebuje opieki. Tak? I tutaj wracamy jakby do tego początkowego. I to są takie rzeczy w codzienności, które wydają mi się ważne. Wiecie, ja generalnie pomyślałam o stworzeniu tego panelu z prostej przyczyny, bo od wielu lat mamy już całą linię i literatury, i w ogóle wszelkiej maści programów takich empowermentu dziewcząt. Tak? I to jest super, czyli super, nie wiem, to też się chciałam was spytać, na ile to jest super, bo ja nie jestem pewna, czy każda dziewczynka musi być tak. aż tak dzielna i aż tak... Wow. Tak samo jak chłopcy nie muszą być, to jest to samo. No właśnie, a dwa w takim razie, no to po pierwsze, co z tymi chłopcami, ale co z tymi chłopcami w Polsce? Czyli nie chcę cię ograniczać, bo jak najbardziej chciałabym, żebyś odpowiedziała także, jak jest we Francji. Tylko po prostu my się stykamy z bardzo wielkimi ograniczeniami, wychowując chłopca w Polsce. To jest nadal... jakby drugi koniec tego samego kija, który się nazywa patriarchat. No po prostu to są też ogromne ograniczenia, którym podlegają chłopcy, a potem mężczyźni. Pamiętam, był, to dawno temu już było, na Kongresie Kultury, to, który to był rok, jeszcze za Tuska, to naprawdę 1000 lat przed naszą erą. I był tam taki bardzo ciekawy panel, jak tracimy mężczyzn dla kultury, bo tracimy chłopców dla kultury. Ponieważ kultura jest przestrzenią bardzo sfeminizowaną, źle opłaconą i po prostu tam nie opłaca się zabierać chłopców. Więc na przykład chłopcy potem nie korzystają z bibliotek, nie chodzą na koncerty, nie wiem, muzyki poważnej, nie chodzą do teatru, nie korzystają z kultury, odcinają się od niej, naprawdę, bo nie są tego uczeni od małego. Zajęcia, nie wiem, z tańca, zajęcia ze śpiewu, zajęcia muzyczne, przecież tam są prawie same dziewczyny. I to jest jakby element tego problemu, o którym mówisz, że jakby jest tak bardzo jednorodna często ta oferta wychowawcza czy jakaś atrakcyjna dla chłopaków, że wyjście poza schemat orlik jest trudny a propos Tuska, prawda? Ale ja myślę, że są jakby dwa aspekty tego tak zwanego wychowania feministycznego, tak jak się o nim myśli normalnie. Jeden to jest właśnie tak zwany pozytywny, czyli jak mam chłopca, to powinnam go zachęcać do tego, żeby wyrażał swoje uczucia i zatańczył w balecie i prawda, robił te różne rzeczy, na które miałby ewentualnie ochotę, ale nie ma zwykle możliwości, bo społeczny ostracyzm go czeka. I to jest ta pozytywna część, prawda? No ale ja na przykład najbardziej się bałam i o tym też pisałam właśnie w tym eseju swoim o dzieciach i o chłopcach. Najbardziej się bałam tej negatywnej części wychowania feministycznego, bo nie da się ukryć, że jak rodzi się chłopiec z takiej osoby jak ja, która była przygotowana na to, że jednak w jakimś sensie należy naprawiać społeczeństwo, to... będę go zachęcać, żeby płakał oczywiście i wyrażał swoje uczucia, no ale też muszę go aktywnie jakby dźgać, żeby się usunął, tak? Żeby po prostu wycofał się, zabierać mu ten kij właśnie z ręki, tak? Zabierać mu... nie chciałabym, żeby się pchał, rozkładał, prawda, nogi w metrze przysłowiowym i tak dalej. I w tym sensie czułam tam taki możliwy konflikt, no bo kurczę, to będzie moje dziecko, prawda? I ja chcę, żeby jemu było jak najlepiej. No i jakbym miała dziewczynkę, zachęcałabym ją do tego, żeby się pchała do przodu, wychylała się, lean in, tam whatever, tak? Cokolwiek, tylko idź do przodu i bądź twarda. A przy chłopcu myślałam sobie, muszę go hamować. Muszę dać miejsce innym. I to mi się wydawało, oczywiście to potem wywietrzało mi trochę z głowy, no bo jednak, tak jak mówimy, racjonalność ta taka społeczna różni się od tej racjonalności osobistej, kiedy mam własne dziecko i podejmuję decyzję dla niego, więc wtedy myślę bardziej o nim niż o świecie. Ale jest jakiś tutaj konflikt mimo wszystko, wydaje mi się, że chłopca trzeba ściągać ze sceny bardziej niż dziewczynkę, jeżeli się chce wychować feministę. Tak, no bo znaczy myślę, że to też zależy jakiego się ma chłopca, tak myślę. I myślę sobie też o tym, co powiedziałaś, o właśnie o pchaniu, tak, żeby się rozpierać łokciami. Ja to trochę widzę inaczej, bo wydaje mi się i to uważam, że dotyczy i dziewczynek i chłopców, żeby w ogóle ich wszystkich uczyć obywatelskości jednak.
I tego właśnie, że właśnie się kurde, nie, ja wiem, że w Polsce się trzeba strasznie pchać. I tak ja widzę tą różnicę na przykład na placu zabaw. Na placu zabaw we Francji, jak jest kolejka do zjeżdżania ze zjeżdżalni, to matki czy ojcowie bardzo pilnują, żeby dzieci się nie rozpychały i żeby nie wchodziły pierwsze na zjeżdżalnię. Oczywiście to ma swoje minusy, no bo jakby we Francji się ciężko zrobić coś spontanicznie, kombinować i tak dalej. A w Polsce, to też obserwowałam w Izraelu, trzeba się strasznie rozpychać. I matka właśnie i powie bardzo dobrze, synu, córko, po prostu pchaj się, bo świat jest ciężki. Pchanie jest oczywiście trochę metaforyczne, no. prawda? No rozumiem, bo to jest, tak. wiesz, kwestia na przykład, nie wiem, czy staję do wyborów na przewodniczącego klasy, czy wolę, żeby koleżanka to zrobiła, nie? I tutaj już zaczyna się polityka tak naprawdę, nie? Czy ja nastrajam mojego chłopca do tego, że to on może wszystko, no, ale przecież mówię, a patrz może wszystko. Na swoje koleżanki. Nie, też zastanawiam się, czy to wynika nie z tego, że może mamy innych synów, wiesz? I tu pokazujemy, jak jednak ta różnorodność wśród mężczyzn, tak samo wśród kobiet, jest bardzo duża, bo moje dziecko w życiu, znaczy tak myślę sobie, że raczej by nie startowało na przewodniczącego, ja musiałabym go. Może by chciał, żebym go trochę popchnęła. Ale ja sobie tak myślę, no nie wiem, bo wiecie, każdy z nas ma inną wizję tego świata, tam na horyzoncie. I ja bym na przykład nie chciała, żeby ludzie się pchali. Ja bym bardziej chciała, żeby współpracowali, żeby umieli współpracować razem. Każdy, żeby przychodził do tego stolika ze swoimi cechami, które są dobre, indywidualne i uzupełniające jakby w grupie. I fajnie było, tak sobie myślę, że fajnie było coś takiego budować. I teraz pytanie właśnie, jak? Czy tak się zgadzacie, że może się w ogóle nie zgadzacie ze mną tutaj? Ale ja tylko chciałam uściślić z tym paniem się, bo taka scena. Jestem na seminarium z filozofii w Bostonie, tak? No i wiadomo, że filozof to mężczyzna z brodą i jeszcze najlepiej biały. No i tam jakby człowiek próbuje coś powiedzieć, no ale ma ten piskliwy głos i jakoś tak generalnie to nie przechodzi, nie? I wtedy mój przyjaciel Ian, który właśnie miał taki dobry ten głos, i on był taki naprawdę filozoficzny, nie? To wtedy mówił na przykład, no Karolina jednak miała taki tutaj dobry argument, to może zatrzymajmy się jednak na tym na chwilkę, nie? I ja wtedy tak oddychałam z ulgą i tak, ach, no rzeczywiście, teraz porozmawiamy o moim argumencie. I teraz jakby to nie jest tak, że on się właśnie nie pchał, tak? On jakby próbował mnie wyciągnąć. Oczywiście to ma inne problemy emocjonalne, tutaj są gdzieś zawikłane, no bo dlaczego ja muszę dzięki niemu dopiero awansować do rangi osoby, której się słucha, tak? Ale mimo wszystko, prawda, on jakby zatrzymywał swoją tutaj wypowiedź, żeby jednak dać mi to miejsce. No super. No i to brawa jest super. Dla mamy, a Jana. To jest ta opieka. I to jest daty. Super. I to jest tak, tak. Natomiast jakby, gdybym była jego matką, nie, to bym myślała sobie, ale on też coś ciekawego mówił, nie? Więc jakby w nierównym świecie to są bardzo ciężkie wybory, tak? Czy się odsuwam, czy idę do przodu, czy pozwalam sobie na więcej, czy właśnie daję innym w tej chwili pole. Ja rozumiem, no, ale, że fajny jest świat, w którym się nikt nie pcha do przodu i wszyscy współpracują, no tylko nie ma takiego jeszcze. No właśnie, być może najważniejsze w tym wszystkim, w całym tym wychowaniu chłopców i dziewcząt, najważniejsze jest to, żeby dostali narzędzie do rozpoznawania swoich talentów i swoich braków też i do rozpoznawania talentów i braków innych ludzi i bez tego wszystkiego budować jakieś takie puzzle, które się składają w jakąś całość, czyli jakby żeby uczyć ich tego, że ludzie są bardzo różnorodni i że jesteśmy sobie wszyscy nawzajem niezmiernie potrzebni, no nie? Że jakby mi się wydaje, że to jest ogromny problem polskiego społeczeństwa, że jesteśmy tacy od jakiegoś czasu trenowani do takiej atomizacji, do tego, że wszyscy sami i że nikt nam do niczego nie jest potrzebny i właśnie tylko wyszarpiemy sobie nawzajem z gardła. Tymczasem to właściwie jest najważniejsze, żebyśmy się uczyli współpracy. No, to jest bardzo trudne, to jest totalnie w ogóle idealistyczny jakiś postulat, zwłaszcza kiedy patrzy się na polski system edukacji i no, zresztą Czarnek dużo kartek dostał wczoraj od ludzi w Warszawie. No, to chyba to jest w ogóle taki dla mnie taki zamykający dyskusję postulat po prostu. Bo to też jest właśnie dobry moment, żebyśmy takie konkluzje tutaj każda z nas, jeżeli chcecie, wygłosiła. Ja tylko dodam to, co powiedziała Ania. Mnie się wydaje, że właśnie jak najbardziej jest teraz czas na takie idee, duże idee, ponieważ musimy mieć coś, żeby przeciwstawić temu, co zostało, nie wiem, gdzieś tam stworzone, tak, narzucone nam przez ostatnie lata.
Chcecie jeszcze może coś tak? Tak, ja bym chciała jeszcze też powiedzieć, że to jest kwestia wiary w naszych chłopców. To znaczy moje dziecko ostatnio miało obrać ziemniaki i mówię: Juziu, ja naprawdę wierzę w to, że ty świetnie ubierzesz ziemniaki. A mój mąż powiedział, że to jest w ogóle, on sobie nie wyobraża, że jakiś facet nie umie obrać ziemniaków. To jest w ogóle niemożliwe, więc żeby się zabierał, obierał ziemniaki. On był bardzo dumny, że obrał kilogram ziemniaków. To taka drobna rzecz. Jeżeli mogę podsumować, to myślę sobie, że od Ani się nauczyłam dzisiaj, że tak naprawdę jakby wychowanie feministy to wychowanie po prostu człowieka w społeczeństwie, który jest jakby połączony relacjami z innymi. Tak? No tak, no bo to prawda jest, tak. A od ciebie się nauczyłam, że tego bez państwa się nie da zrobić tak do końca. Nie? Także wracam do domu i wyrzucam te koty. Koty. Ale myślę, że właśnie od ciebie też się nauczyliśmy tego, że ważna jest empatia, tak? Bo my bez tego nie zbudujemy tej nowej wspólnotowości. Czy potrzebne jest nam to odczuwanie, które też mamy. I to... A poza tym jeszcze jest to, że jak ciebie słucham, sobie myślę, kurczę, ale chciałam mieć taką mamę. To też jest to, że ta miękkość, wiesz, ona jest świetna. Dziękuję ci. No. Ale też potrafię przyłożyć. Nie, żartuję. Myślę, że jak każda z nas. No nic, no słuchajcie, tak was podkręciłam, że aż zakończyliśmy 4 minuty przed czasem. Trudno więc. Ja wykorzystałam jeszcze może minutkę. Powiem, że wszystkie panie będą do państwa dyspozycji już za chwileczkę w księgarni do dzieła przy wejściu. Będą mogły rozmawiać, podpisywać, będą miały na to czas i na pewno chęci. A państwa bardzo zapraszam właśnie do takiej interakcji z nimi. Na pewno przecież ja zupełnie zapomniałam o pytaniach od sali. To za rok. Przepraszam, mamy 3 minuty. Ktoś ma ochotę na jakieś pytanko szybkie, a później będzie reszta w kuluarach. To... Ja bym chciała zapytać, gdzie są ojcowie w tym panelu? Bo same mamy mamy, a nie mamy w ogóle ojców. Oni też wychowują dzieci. Tak, to samo pytanie zadała mi pewna nastolatka przed wejściem na ten panel. Gdzie są ojcowie? I nie wiedziałam sobie powiedzieć. Z dziećmi. No właśnie, ja chciałam wam zadać pytanie o perspektywę, konkretnie perspektywę czasową, bo sporo osób spóźniło się tutaj, dlatego że na górze trwał taki festiwal, nazwijmy to po imieniu dziaderstwa w wykonaniu Andrzeja Saramonowicza, który jakby starał się z całych sił udowodnić, że on jako biały, heteroseksualny mężczyzna jest w jakiś sposób uciemiężony w tym społeczeństwie, które oczekuje zmian. W związku z czym wydaje się, że te zmiany jednak trochę zajmą. I zastanawiam się, jak wy myślicie, czy jest szansa na to, że za kilka lat usiądzie tutaj Leszek i wasi mężowie i porozmawiają o wychowaniu, nie wiem, feministy albo dziecka, czy raczej to jest perspektywa tego, że będzie tutaj siedział Staś i wasi synowie i dopiero oni o tym będą w stanie porozmawiać. A może ta perspektywa jest w ogóle nierealna i forever będziemy sobie w tym damskim kręgu rozmawiać o wychowaniu dzieci. Tak, ja bym chyba, ale to jest oczywiście zgadywanie, ale ja bym chyba zgadywała, że to dopiero będą nasi synowie, mam taką nadzieję. Ale nie wydaje mi się, żeby to się wydarzyło wcześniej, bo to trzeba czasu. Tylko my musimy być też cierpliwi, cierpliwe. Tak, dzielić się tym, nie bać się na przykład złości facetów, którym może się to nie podobać, no trudno. Jakby tak gdzieś, ale rozmawiać, cały czas być otwartym, ale myślę, no nie wiem jak pani uważa, mi się wydaje, że to jednak już będzie kolejne pokolenie. Ja chcę powiedzieć, że mój mąż wychowuje syna feministę. Naprawdę. Ja mam bardzo fajnego męża, który wychowuje syna feministę. Myślę, że też po prostu przez 15 lat naszego pożycia myśmy się bardzo jako ludzie zmienili. Świat się zmienił, dużo sami się nauczyliśmy i wydaje mi się, że dużo takiej jakiejś partnerskiej relacji pokazujemy naszym dzieciom. Więc mój mąż mógłby tutaj wystąpić ze mną. No, mój mąż pewnie też. Wiesz, no właśnie, tak. Ale nie lubi słowa feminista, ale mówi, że wolałby, żeby to był równościowiec, tak ostatnio powiedział. Ja się muszę go spytać, co ma z tym słowem, ale chyba nic. Także nie wiem. Teraz już naprawdę kończymy. Przepraszam was za te pytania, to znaczy za ich brak. Nie wiem, zupełnie się jakoś tutaj zakręciłam.
i porwała mi ta rozmowa. Obiecuję, że dziewczyny będą do waszej dyspozycji i będą odpowiadać na wszystkie pytania pod księgarnią. Mam nadzieję, że dzięki temu mi wybaczycie. Dziękujemy. Dziękujemy ci bardzo. It may be a burden, but it is a responsibility that we embrace nonetheless. But if it means this for one person and this for someone else, maybe it ultimately means being there for one another. It isn't handed to us, but we know where to find it and how it feels, how it tastes, and what it sounds like when we finally have it. It means different things to different people, but for many, it means everything. And if we all fight for it, it will eventually bring us together. Atlas Network is, as the name suggests, a network, and it's global. We work all around the world. We're based in the U.S. We have about 159 partners in the United States right now, and the bulk of our partners are outside, nearly 500 in total. Atlas Network, it connects people from all over the world, defending the idea of human dignity, defending human rights and personal liberties. Atlas Network is focusing on, I think, the most important and moral cause in the entire world.
We partner with local innovators, local leaders who understand conditions on the ground in communities facing real challenges. We look at the people from the Worldwide Freedom Movement that are passionate, are ready to make a difference, understand local conditions, and we invest in them. At Atlas Network, we unleash individual ingenuity to enrich humanity. The United States does not have a lock on the idea of freedom and liberty. Those ideas are beyond borders. One of the main goals of Atlas Network is to eradicate poverty around the world, and we do that by investing millions of dollars in our partners' work every year. Historically, wealthy nations around the world have tried to help low-income countries develop. The way we've been doing it traditionally has not really been working. So there's a movement to do development differently, and that means we need to step back as outsiders and rethink the role that we're playing in helping people in low-income countries achieve their dreams. We want to make the world a better place. We want to make the world a freer world. All of us want to leave a legacy and be part of something big to make a better world. This is exactly the work of Atlas Network. With our growing number of hundreds of successful partners, we're stronger than ever. Changing the world. Changing the world. Changing the world starts together with us.